Można składać protesty wyborcze. Czas na ich złożenie mija w najbliższą środę 25 października. Gotowe wzory pism protestów referendalnych i wyborczych. Do wypełnienia i wysłania znajdziemy w jutrzejszym wydaniu naszego dziennika. Każdy wyborca lub też jego pełnomocnik, który ma zarzuty co do przebiegu czy też ustalenia wyników głosowania w wyborach czy też referendum, może złożyć protest do Sądu Najwyższego. Musi w nim przedstawić dowody, że doszło do nieprawidłowości. Trzeba to zrobić na piśmie i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby Sądu Najwyższego w Warszawie. Wniosek musi też spełnić wymogi formalne. To znaczy oprócz przedstawienia zarzutów i dowodów trzeba podać swoje dane adresowe i numer PESEL. Trzeba też wskazać, w której komisji się głosowało. Musimy też wskazać, czy wnioskujemy o unieważnienie wyborów w całości lub w określonym okręgu, bądź też wyboru konkretnego posła lub senatora. Protest musi też zawierać własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika. Szczegóły dotyczące wymogów takiego wniosku możemy znaleźć na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Wnioski można składać do najbliższej środy, czyli 25 października. Sąd Najwyższy ma 90 dni na ich rozpatrzenie. Do tej pory wpłynęło ponad 100 takich protestów.